Alan Kwieciński, dzień dobry. Cześć, Tadeczku. Widziałem, że owacyjnie się publiczność przywitała. Ja dobrze się czuję, tutaj się w Krakowie czuję jak dobrze, tak więc dobry wieczór Kraków. Dziękuję Wam bardzo za te oklaski, za to wspieranie i obiecuję Wam, że jutro Wam dam dobre widowisko. Z gestem, który przeszedł do historii. Oczywiście, no to już jest chyba w jakimś stopniu moja wizytówka, przynajmniej na razie. Ale masz interakcję w ogóle z publicznością, bo nie, tak wiesz, niby cię tam gwizdali, ale widać było, że też sporo gdzieś tam jest sympatycznie. Czemu gwizdali? Nie, Kraków mnie lubi, więc biłem się tutaj z Denisem, biłem się tutaj z Muranem, więc fajnie mi tutaj Kraków odbiera, czuję się tutaj jak w domu, tak więc nie mogę zachować się inaczej, tylko dać im dobre jutro widowisko i w końcu moja ręka powędruje jutro w górze. Jesteś faworytem według mnie tego pojedynku, mimo że może na kursach tego nie widać, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, bo jednak doświadczenie jest po Twojej stronie, w tej formule. No i wiem, że nie mylisz się. Wiem, że się nie mylisz. Nie, znaczy ja jeszcze nie obstawiałem, ale może akurat wiesz. Wszystkie gwiazdy. Nie pomylę chociaż raz. Nie pomylisz się, obiecuję, że się nie pomylisz. Wszystko dobrze zeszło, fajnie, waga mi zeszła, czuję się perfekcyjnie. No nie wiem, co by musiało nie zadziałać, żeby go nie pierdolnąć jutro, po prostu tak powiem, nie? A widziałeś, że grappling robił i od razu. Ale jutro jest K1, jutro nie ma grapplingu. Jeżeli się zachowa tak jak kurwa ten, jak Murański czy Najman, no to wyrwie jeszcze kurwa niechcący kolano kurwa w tym parterze i tyle, no. Jutro, słuchajcie, jutro Wiewiór nie przeleży walki, na pewno. Nie przeleży? Mam nadzieję. Znaczy no, przeleży na tym, w szpitalu, bo nie będzie mógł chodzić. Słyszeliście, dobra. Wszystkiego dobrego, Alan. Dziękuję bardzo, trzymaj się. Jesteśmy na łączach.